Na terenach, na które wdarła się woda, ze względów bezpieczeństwa wyłączone zostały dostawy prądu. Niestety w rejonach, które zostały szczególnie dotknięte powodzią, nie ma możliwości dostarczenia agregatów prądotwórczych. Niestety tam, gdzie następuje wdarcie wody, zalania, podtopienia, tam gdzie zagraża to bezpieczeństwu ludzi bezpośrednio, musimy niestety wyłączać nasze obiekty energetyczne spod napięcia na czas, kiedy będzie można wrócić do nich, jeżeli woda opadnie i dalej działać. Mamy również i agregaty prądotwórcze, które ściągnęliśmy w zasadzie z całego terenu naszego działania, jak i również z sąsiednich tego typu firm, operatorów systemu dystrybucyjnego, no ale oczywiście wszędzie nie dotrzemy, a tam, gdzie to jest potrzebne, to niestety trudno jest dojechać. W tej chwili tam, gdzie jest to zalane, czyli w Kotlinie Kłodzkiej, mamy tam problemy z Byszycy Kłodzkiej częściowo, Kłodzku, Lądku Zdrój, no tutaj na Opolszczyźnie również dotyczy to przede wszystkim oczywiście Głuchołaz, jak i również Prudnika. No dzisiaj, czy właściwie wczoraj już ta fala dociera do Bodzanowa również i tam już wyłączamy to napięcie.